Już teraz bardzo serdecznie zaprosimy osobę, która będzie prowadziła tenże panel. To pan profesor Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwie Wyższym. Tytuł panelu bardzo dla nas wszystkich ważny, interesujący. Sytuacja pracowników uczelni w świetle nowych rozwiązań ustawowych. Już teraz pozwolę sobie zaprosić kolejnych ekspertów do tego panelu. Doktor inżynier Bogusław Dołęga, to przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność. Witamy bardzo serdecznie. Doktor inżynier Janusz Rak, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pan profesor Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej oraz pani doktor habilitowana Beata Mikołajczyk, prorektor do spraw kształcenia z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo prosimy państwa o zajęcie miejsc. A pana prowadzącego prosimy o rozpoczęcie. Drodzy państwo, tak jak przypominamy, tutaj będzie taki zegar, odmierzał czas. Pilnujemy się, godzina dla państwa. Bardzo prosimy. Tak, dziękuję bardzo. Proszę państwa, kontynuujemy dyskusje panelowe, zmieniając dosyć zasadniczo temat. Tamten poprzedni panel był niezwykle pasjonujący, jeśli chodzi o to odpowiedzialność społeczną nauki. Natomiast w tej chwili sprawy może mniej pasjonujące, ale myślę także niezwykle ważne. Chciałbym przy tej okazji też zacząć może od podziękowań, bo w panelu pierwszym w sali obok była mowa o partycypacji różnych ciał w ostatnim okresie w tym procesie tworzenia ustawy, a więc współpraca przy tworzeniu ustawy, ale ta partycypacja w ramach naszej przestrzeni akademickiej no, powinna być rzeczą w zasadzie permanentną. Myślę, że ten okres poprzedni, ostatniego półtorej roku był chyba dobrym przykładem i przynajmniej z naszej strony mamy pewne poczucie satysfakcji, że dialog i partycypacja ze środowiskiem była i co ciekawe była także ze związkami zawodowymi, bo innym środowiskom, innym podmiotom właśnie tam już dziękowano. Ja chciałbym tutaj w tym miejscu także podziękować na ręce panów, ale na ręce i koleżanek, kolegów z państwa organizacji. Chciałbym podziękować za też takie bardzo odpowiedzialne, partycypacyjne podejście do tego procesu, w którym uczestniczymy. Czasami były trudne spotkania, trudne pytania, ale to nie na tym polega, aby unikać trudnych kwestii, ale właśnie, żeby w sposób otwarty, uczciwy o sprawach mówić. I robiliśmy tak do tej pory i mam nadzieję, jestem przekonany, że końcowy ten okres tworzenia ustawy także w takim duchu będzie przebiegał. Także za to dziękuję. Natomiast teraz mamy mówić o sprawach pracowniczych, o sytuacji pracowników na uczelniach, w instytucjach badawczych, no w ramach nowej ustawy, bo uczelnie to także zakłady pracy. No, na co dzień nie używamy takiego sformułowania, odwołujemy się do bardziej wzniosłych i bardziej odpowiadających pewnie istocie rzeczy, określeń, do etosu, prawda, do tradycji, ale no, na tym najbardziej podstawowym poziomie, prawda, tej prozy życia uniwersytety to także zakłady pracy i dzisiaj o tym, od tej strony chcemy o ustawie, o projekcie ustawy pomówić. Ja na początek może tylko przypomnę to, o czym już wiele mówili, że są w ustawie powiedzmy rozwiązania czy propozycje, powiedziałbym nowe czy nowatorskie. Natomiast jeśli idzie o sprawy pracownicze, zresztą podobnie jak sprawy studenckie, ta ustawa nie jest jakąś ustawą w istocie zmieniającą rzeczywistość. Znaczy raczej nasze nastawienie było takie pytanie, jak to wyjdzie i jak to wyszło, prawda? Ale nasze nastawienie, czy jakby nasze nastawienie było takie, że jeśli idzie o prawa pracownicze, o jakby sytuację nauczyciela akademickiego na uczelni, to od tej strony widzianej, zresztą podobnie jak sytuację studenta, czy pozycję studenta, że tutaj raczej trzeba do nowej rzeczywistości
przenieść to, co funkcjonuje obecnie, bo w naszej ocenie akuratnie ten element naszego życia akademickiego funkcjonuje nie najgorzej, chociaż pewnie niektóre rzeczy są do poprawienia i do skorygowania. I chciałbym zacząć od pytania. Jestem rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałbym zacząć od... Przepraszam, to coś, jakieś zakłócenia na łączach chyba, tak? Chciałbym zacząć od pytania i tutaj no, będę prosił o wypowiedzi. Pierwsza rzecz to proponowana w nowej ustawie struktura stanowisk, którą przewiduje i określa ustawa. Ustawa na ten temat jest no, dosyć wstrzemięźliwa, można powiedzieć. Nie rozwija zbytnio tej struktury. Jakby przekładając, tak jak wiele innych rzeczy, do statutów, co no, stwarza, no, w tym sensie stwarza pewną nową sytuację, że w samej ustawie regulacji dotyczących stanowisk, za chwilę będziemy mówić o wynagrodzeniach, jest trochę mniej, jak z państwa strony, z strony państwa rektorów, ze strony przedstawicieli związków zawodowych, jak państwo tą sytuację oceniacie. Bardzo proszę, może zaczniemy od pani rektor. Dziękuję panie ministrze. Myśmy rozmawiali już o tym, jakie będziemy podejmować tematy dzisiaj podczas naszego panelu i to są niewątpliwie bardzo ważne tematy i natomiast są to kwestie dość szczegółowe. Ja jestem po bardzo rzetelnej lekturze nowego projektu, nowej ustawy. Jeśli pan minister pozwoliłby, to ja bym 3 minuty odniosła się do pewnego mojego niedosytu, który w tej ustawie, w tym projekcie znajduje. Proszę państwa, jestem bardzo rada z tego, że w ustawie znalazł się artykuł 3. Ja go zacytuję. System szkolnictwa wyższego i nauki funkcjonuje z poszanowaniem standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej odpowiedzialności nauki. To jest koniec cytatu. I tutaj jesteśmy przy etosie i ten etos jest szalenie ważny i moim zdaniem ten artykuł znajduje również zastosowanie i determinuje prawa pracownicze na polskich uniwersytetach, w polskich instytutach badawczych. Dla mnie takim ważnym standardem międzynarodowym, dokumentem, który ten standard definiuje, jest Europejska Karta Naukowca i chciałabym w kontekście tego zapisu i Europejskiej Karty Naukowca poświęcić kilka słów na temat, czego brakuje mi w ustawie, czyli kilka słów o polityce równych szans. Ja bardzo dziękuję pani profesor Letki, która już wczoraj wspomniała w swojej wypowiedzi o tej kwestii. Moim zdaniem ta polityka równych szans to z jednej strony wymiar pracowniczy, ale z drugiej strony absolutnie koresponduje z celami, któremu przyświeca aktualnie przeprowadzana reforma nauki i szkolnictwa wyższego. Gdyż nowocześnie zarządzany obszar szkolnictwa wyższego i nauki powinien z pewnością z jednej strony respektować prawa pracownicze, ale z drugiej strony znajdować systemowe rozwiązania umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach tworzących wspólnotę akademicką. I ta polityka równych szans powinna być moim zdaniem w ustawę również wpisana. Ona powinna być zorientowana do wielu różnych grup. Te grupy wymienia chociażby Europejska Karta Naukowca. Ja ze względu na bardzo krótki czas i formę debaty chciałabym tutaj wskazać tylko jedną grupę. To są osoby, które decydują się na łączenie pracy naukowej, pracy naukowo-dydaktycznej w polskim szkolnictwie wyższym z macierzyństwem, z wychowywaniem dzieci i moim zdaniem zbyt mało znajdujemy w ustawie zapisów, które tego problemu dotyka. Pani profesor Letki mówiła o artykule 135 ustęp 2
mówiącym o ocenie okresowej pracownika. Ja znalazłam jeszcze artykuł 134 ustęp 6. Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do pierwszego roku nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody. Znalazłam jeszcze jeden artykuł, to jest artykuł 199, mówiący o kształceniu doktoranta, pozwalający osobie wychowującej dziecko na zawieszenie okresu odpowiadającego kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego. I to są bardzo dobre zapisy. Ja bardzo cieszę, że one się znalazły. Natomiast uważam, że sensem tych zapisów jest rzeczywiście dbałość o zagwarantowanie praw osób zajmujących się wychowaniem dzieci, to oczywiście przede wszystkim myślę tu o kobietach. Są to przepisy, które no chronią osobę wychowującą dzieci przed ewentualnymi zakusami pracodawcy. Natomiast brakuje mi jednej rzeczy. To jest brak zapisie ustawów, w ustawie zapisów takich motywujących, takich pozytywnych, takich sprzyjających tworzeniu przyjaznych warunków do przełamywania instytucjonalnych i ewentualnie także mentalnych barier i tworzenia przez uczelni takich modelowych rozwiązań na wyrównywanie szans. Wszyscy wiemy, że prawo pozornie neutralne lub neutralne może prowadzić także do negatywnych skutków. Także, proszę Państwa, ja oczywiście wiem, że trudno spodziewać się po zapisach ustawy rozwiązań szczegółowych. Te zgodnie z intencją ustawodawcy znajdą się w innych aktach prawnych, przede wszystkim w statutach uczelni. Natomiast wydaje mi się, i to chciałabym wnieść do dyskusji dalszej na temat zapisów ustawowych, taki krótki zapis obligujący uczelnie do pewnych ustawowych określeń. Proponuję... Pani profesor, przepraszam, ja tylko, jedno zdanie. Także wydaje mi się, że warto byłoby zastanowić się, czy nie należałoby do ustawy wnieść takiego zapisu, że uczelnie kierują się zasadą równych szans i zmierzają do likwidacji istniejących barier. Dobrze, dziękuję. Troszkę to zmieniło, ja że tak powiem. Ale... Ja bym miał propozycję, dyskutujemy, prawda, i w trybie akademickim, a więc moja propozycja jest taka, żebyś może na żywo, jeżeli państwo, ktoś z państwa ma ochotę odnieść się do tego, co powiedziała pani profesor w tej chwili na ten temat właśnie wyrównywania szans, to bardzo proszę w tej chwili, ale prosimy o krótkie komentarze. Ja się do tego ustosunkuję, a potem byśmy może wrócili do tematu wywołanego przeze mnie, dobrze? Czy ktoś z państwa, czy pan, panie rektorze, na ten temat? Pan przewodniczący, tak? Nie wiem. Działa chyba. Sprawdzamy. Tak. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, ten element, który pani rektor podniosła, jest istotny. Ja uważam, że powinien on się znaleźć, aczkolwiek nie wiem, czy na poziomie statutu, raczej w ustawowym zapisie równych szans. Także tutaj jestem za. Króciutko, bo prosił pan króciutko, więc ja odpowiadam. Proszę bardzo. Jeżeli mogę dodać do tego, co pani profesor powiedziała i pan rektor uzupełnił, to proszę zwrócić uwagę, że przy ocenie okresowej również uwzględniamy to przedłużenie okresu z tytułu macierzyństwa ojcowskiego, więc te elementy uwzględniające nie tylko rozwój naukowy, zawodowy, ale również rozwój osobisty, rodzinny są uwzględnione w pewien sposób. I co jest jeszcze ważne, moim zdaniem to związki zawodowe będą, jeżeli są tak umocowane, jak jest to propozycja w tym projekcie, będą dbały o to, żeby te równe szanse były zapewnione, bo taka jest rola również związków zawodowych, które będą musiały działać tak, mówią przepisy prawa pracy i wszystkich tych elementów dotyczących równości szans zapisanych w kodeksie pracy będziemy oczywiście przestrzegać i walczyć o nie. No tutaj nie można. Ja bym powiedział w ten sposób, właśnie trochę w tym duchu jak tutaj pan przewodniczący, że znaczy w mojej ocenie na poziomie konkretów te
sprawy, o których pani rektor mówiła, one się pojawiają. Zresztą pani je wymieniła też, prawda? Do tego właśnie dochodzi bardzo ważna sprawa oceny okresowej, oceny śródokresowej doktorantów, która jest rzeczą bardzo ważną. Będziemy o ocenach okresowych jeszcze mówili, bo to jest w tej chwili no, bardzo ważny instrument, a więc także pojawia się w ustawie, jeśli mówimy o sprawach równościowych, ale na poziomie konkretnych zapisów, na przykład kwestie związane z prawami osób, wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych, co zresztą zostało w ostatnich dekadach bardzo wiele na ten temat już zrobione w gruncie rzeczy, a więc ja bym powiedział, że znaczy w mojej ocenie także w pewnej praktyki, że ten problem istnieje, ale jakby pewna kultura akademicka w ostatnich latach bardzo się w mojej ocenie jednak podniosła i w tej chwili naprawdę nie mówię, że takich incydentów właśnie, czy jakichś sytuacji niewłaściwych nie ma w ogóle. Zapewne są i jakie by nie były zapisy, będą, ale one są w mojej ocenie jednak incydentami. Są już czymś raczej, są zdecydowanie wyjątkiem, a nie jakimś zjawiskiem, które należałoby w sposób taki frontowy, że tak powiem, walczyć. Natomiast jeśli idzie o te zapisy pryncypialne, prawda, bo pani profesor o tym mówi, tutaj myśmy nie chcieli tego jakby za bardzo rozwijać. Ustawa i tak jest długa, prawda, i rozbudowana. I w tym sensie na tym poziomie ogólnym te odniesienia w istocie rzeczy też są, tylko może bez tego, nie chcę powiedzieć ornamentu, ale bez tego wytłuszczonym drukiem napisanego, prawda, zwrotu, bo w gruncie rzeczy chodzi to jakby jeden zwrot, o który pani profesor tutaj by apelowała, bo w tej jakby materii ustawy, a także jakby w rzeczywistości, której ona dotyczy, myślę, że te sprawy są jakby i właściwie rozumiane i właściwie także jakby rozwiązywane problemy. Ja mogę jeszcze odnieść się do tego. Oczywiście, panie ministrze, ja widzę, że kultura akademicka bardzo zmieniła się, jeśli chodzi o ten aspekt naszego życia i rzeczywiście czynimy duże postępy, to statystyki także pokazują. Natomiast chciałabym, żeby ustawa dawała taki pozytywny impuls i powodowała, że uczelnie decydują się na konkretne rozwiązania, które ułatwiają łączenie życia zawodowego, prowadzenia badań naukowych z macierzyństwem, z wychowaniem dzieci, takich jak chociażby elastyczny czas pracy, czy rozliczanie rocznego pensum dydaktycznego w okresie na przykład 3 lat, co byłoby alternatywą do obniżenia pensum dydaktycznego, bo obniżenie pensum dydaktycznego może działać oczywiście również na niekorzyść osób, które tego dobrodziejstwa doznają, gdyż stają się drogim pracownikiem. Więc jedynie chodzi mi o taki sygnał, pozytywny sygnał. Rozumiem, natomiast znowu te rozwiązania, o których tutaj pani mówi, to ustawa jest pisana w tym duchu, że rektor będzie miał właśnie większą swobodę w kreowaniu też właśnie polityki kadrowej, polityki gospodarowania pensum, prawda? I to jesteśmy przekonani, że to powinno zadziałać. Absolutnie. Także w tym obszarze, o który tutaj chodzi pani profesor. Dobrze, to w takim razie może wróćmy do pytania o strukturę stanowisk i może teraz już bym poprosił, jeśli pani profesor może nie obrazi, z drugiej strony, może pan przewodniczący by zaczął, dobrze? A pani profesor dziękuję zakończy. Bardzo. Panie ministrze, szanowni państwo, może jeszcze w nawiązaniu do tego, co pan minister tutaj na samym początku powiedział. Tak, w jakiś sposób oczywiście współpracowaliśmy, natomiast ta droga nie była łatwa, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że nawet w założeniach ustawy problem pracowników w ogóle jak gdyby zniknął. Nie było go w ramach tych podstawowych elementów. Natomiast oczywiście z biegiem czasu wiadomo, że doszło do nazwijmy, dialogu. I powiem tak, patrząc na ten problem stanowiska, od razu pojawia się pytanie, po co? Miało być lepiej, na ile te rozwiązania są korzystne.
One oczywiście dają bardzo duży obszar wolności. Przypomnę Państwu, że na przykład nie nauczyciele akademicy praktycznie rzecz biorąc nie występują tutaj w jakiś sposób specjalny, wyróżniony w ustawie. I to, co kolega powiedział, rola związków zawodowych niesłychanie wzrasta na poziomie uczelni. Ale w tym momencie należałoby sobie zadać pytanie właśnie, czy jako środowisko poszczególnych uczelni, rektorzy, tutaj mam na myśli nie tylko samych rektorów, ale oczywiście i cały aparat, który wspomaga pracę rektora, ale również i związki zawodowe są przygotowane do podjęcia tych wyzwań, które pojawiają się na skutek wolności. Proszę zwrócić uwagę, pracownicy dydaktyczni. W chwili obecnej, oprócz instruktorów, prawda, i tych takich, o których będziemy mówić, ale wykładowca starszy, w ogóle znikają te stanowiska. Pytanie o proces przejściowy. Ponieważ my również staramy się patrzeć na obszar nauki jako całość, więc powiem tak. Zapis, który w chwili obecnej w przepisach przejściowych, czyli w tej ustawie wprowadzającej artykuł 118, który dotyczy instytutów badawczych, w chwili obecnej, powiem wprost, bardzo nas zadowala, ale zdajemy sobie sprawę, że już w tej chwili jest procedowana ustawa o sieci naukowej Łukasiewicz, gdzie jeżeli te zapisy, które tam są przygotowane, zostaną wprowadzone, momentalnie będzie zmiana w tych przepisach przejściowych. Chodzi głównie o to, czy na przykład w obszarze instytutów badawczych wyróżniamy stanowiska naukowe, profesor, adiunkt i tak dalej. W chwili obecnej one istnieją, natomiast w ustawie o sieci niestety jest, powiedzmy, brak. I tutaj wydaje się, że wiele elementów, które są związane właśnie z tym, żeby tę spójność zachować również, gdy będzie nam dana wolność. Czyli inaczej rzecz biorąc, system, żeby nie wyglądał w taki sposób, że praktycznie rzecz biorąc, poszczególne uczelnie, poszczególne środowiska mogą jak gdyby wywrócić duch, który jak gdyby tutaj przyświeca, prawda? Że pojawiają się, bo można według zapisów ustawy stworzyć takie stanowiska, które zastąpią te zapisane w ustawie. Mhm. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Panie ministrze, szanowni państwo, chciałbym uzupełnić wypowiedź kolegi, który rzeczywiście zwrócił uwagę na ten aspekt możliwości podmiany stanowisk wskazanych w ustawie. W moim mniemaniu, jeżeli ustawodawca, rząd proponuje, aby był to jednolity, jakiś taki racjonalny pakiet stanowisk, który obejmuje, proszę zauważyć, trzy grupy pracownicze według trzech ścieżek. Pracownicy badawczy, pracownicy naukowo, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni. Czyli reasumując, zakładamy, że ta ścieżka kariery zawodowej będzie przechodziła przez te cztery stopnie z tym ograniczeniem, że ścieżka dydaktyczna kończy się na profesorze uczelnianym. I to jest chyba rozsądne, dlatego że jest możliwość tutaj jakby rozwoju zawodowego, jest pewien prestiż zawodowy po osiągnięciu określonych, czego oczywiście nie ma delegacji do statutu, żeby podać, w jakim trybie mają być wykazane te osiągnięcia, które predysponują do zajęcia stanowisk profesora. Być może takie wskazanie, że to statut uczelni określa tryb sprawdzania, czy tryb weryfikacji tych osiągnięć. Żeby to była taka delegacja ogólna. I druga zasada, to jest bardzo cenne moim zdaniem, mianowicie istnieje możliwość w trakcie pracy zawodowej przechodzenia między ścieżkami. To jest zawarte w tak zwanych rozstrzygnięciach ustawowych. Jest takie zwane milczące domniemanie, że można przechodzić, milcząca zgoda. Tyle, że nie ma tego w sposób oczywisty zapisane w ustawie. I dlatego my proponujemy, żeby po wykazie grup pracowniczych dopisać jeszcze ustęp drugi, który wskaże, że istnieje możliwość
przechodzenia między ścieżkami bez rozwiązywania stosunku pracy. I to jest bardzo ważne w naszym zdaniem. Bo jak ja sobie to wyobrażam, zaczynający karierę w uczelni nie powinien od razu schodzić na ścieżkę dydaktyczną. Należy zaczynać od, powiedzmy, naukowo-dydaktycznego i potem zobaczyć, w jakim kierunku, no powiedzmy, ma predyspozycję dana osoba. Oczywiście pomijam tutaj te osoby, które są zatrudniane w ramach projektów badawczych. No to tu wiadomo, musi być stanowisko badawcze. Ale jeżeli mamy to być nauczyciel akademicki, który ma łączyć, zakładam, badania i dydaktykę. Od tego trzeba zacząć. Później się okaże, czy on jest dobrym badaczem, czy dydaktykiem. Ta ścieżka, no, będzie się rozwidlać. Tak jak pan premier pokazywał wczoraj na slajdzie, że mamy asystent, adiunkt, potem dwa stanowiska profesorskie. I to jest cenne. I tego nam brakuje. Uważam, że jeżeli będą jakiekolwiek próby wpisywania innych stanowisk niż ustawowe, będziemy uważali, że jest to, no, może tyle, że ograniczające uprawnienia, które są zapisane w ustawie. A pragnę przypomnieć, że kodeks pracy mówi, że rozwiązania porozumień, regulaminów i statutów nie mogą być gorsze niż przepisy prawa pracy i innych ustaw. Czyli jeżeli przyjmiemy, że idziemy kodeksowo, to idźmy do końca. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan rektor. Dziękuję bardzo. Kilka elementów już tutaj się pojawiło w państwa wypowiedziach moich, pani profesor i kolegów. Natomiast może trzeba by było, proszę państwa, to co pan minister Bobko powiedział. Ja troszkę już lat pracuję w uczelni i z ogromną satysfakcją i radością jako i nauczyciel akademicki, w tej chwili rektor, a przejmuję ten styl procedowania, bo to właściwie w mojej karierze akademickiej zdarzyło mi się po raz pierwszy, że nie ma dwóch stron, a są partnerzy, co wyraźnie w każdym miejscu podkreślam. I ten dzisiejsze i wczorajsze dzisiejsze spotkanie i tak dużej liczby koleżanek i kolegów, którzy się zarejestrowali, świadczy, jak ważna jest ta dyskusja i jak potrzebna. Teraz wracając, to co pani profesor powiedziała, też studia dokonałem, jeśli chodzi o całą ustawę. I proszę państwa, idea, jeśli chodzi o awans, to jest skrócenie ścieżki kariery zawodowej, czyli możliwie szybko dojścia do tej właściwie górnej granicy, czy profesora uczelnianego, czy profesora tytularnego, czy profesora, tak? To są te trzy grupy, o którym państwo powiedzieli, natomiast chcę zwrócić uwagę, jest to świetne rozwiązanie, które skorelowane jest z obietnicą pana premiera, że będzie jedna funkcja i jedna ścieżka, jeśli chodzi o finansowanie, czyli nie będzie podzielone na w tej chwili konkretne działania. Dydaktyka, na przykład działalność statutowa, czyli utrzymanie bazy badawczej, powiedziane to było tak troszkę na wesoło, że będzie jeden worek pieniędzy, co bardzo ułatwia zarządzanie menedżerskie, bo do tego zmierzamy, proszę państwa. Dotychczas było w ten sposób, że w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych, tak, mieliśmy sytuację taką, że musieliśmy dzielić na część dydaktyczną, część badawczą i część organizacyjną, co generowało dodatkowe koszty, a jednocześnie generowało koszty poprzez dodatkowe zatrudnienie, niepotrzebną pracę. W tej chwili jest to dzięki takiemu, tej korelacji między tymi stanowiskami, a jednocześnie jednym strumieniem pieniędzy, jest to szalenie ważne. Natomiast, i bardzo to popieram, natomiast ważna jest jedna kwestia, która tutaj już pan podniósł. Proszę państwa, uczelnia to jest szkoła wyższa. W związku z tym nawet jeśli mówimy o pracowniku dydaktycznym jako takim, to w pełni popieram tą koncepcję i zawsze o tym mówiłem, że to nie może być sytuacja taka, że pracownik dydaktyczny pozyska swoją wiedzę a z wielkiej encyklopedii, jaką jest internet. On musi organicznie, i to jest dobrze, że mówimy o profesorze uczelnianym po uzyskaniu stopnia doktora, tak? Ale to wtedy on już prowadził badania, ale żeby nowoczesny proces dydaktyczny dzisiaj prowadzić, to on musi w dalszym ciągu prowadzić te badania. Ja mniemam tutaj tak będę jako rektor tym zarządzał, że nie zwolnię pracownika dydaktycznego z tego sprowadzenia badań, bo musi być proces dydaktyczny na najwyższym poziomie przeprowadzony. Tego nie wolno nam zrobić, bo po prostu znowu będzie sytuacja taka, że ucieknie nam świat, w sensie przekazywanej wiedzy dla studentów.
Jest tam jeden prosty element, panowie też zwrócili na to uwagę, żeby w statucie, to dobrze, że jest regulacja w statucie, natomiast żeby w statucie nie dopisywać dodatkowych stanowisk. Tego nam robić nie wolno. Mianowicie w pytaniu, które przesłał pan minister nam jako tutaj panelistom, była również ta kwestia, którą dzisiaj mamy. Lektor, instruktor, wykładowca, starszy wykładowca. Tak? W nowym rozwiązaniu tego nie mamy. W związku z tym, co mamy zrobić z lektorami czy instruktorami? To jest podstawowe pytanie. Ja, wczytując się w treść ustawy, w sposób bardzo prosty zamierzam to zrobić, mianowicie mamy funkcję asystenta. I wtedy mówimy, że te osoby mogą w trybie po prostu zmiany po prostu stanowiska przejść na ten etat. Dziękuję bardzo. Pani rektor i tutaj panowie szatwocy, ale proszę o krótkie wypowiedzi, bo już mamy połowę czasu za sobą. Moi przedmówcy właściwie powiedzieli już wszystko. Ja chciałabym tylko wzmocnić stanowisko pana przewodniczącego mówiącej o tej elastycznej ścieżce zmiany statutu czy statusu czy przynależności do grupy pracowników, czy to badawczych, czy naukowo badawczo-dydaktycznych, czy dydaktycznych. Wydaje mi się, że powinno się to odbywać w trybie dyskusji, konsultacji między władzami uczelni a osobą zainteresowaną, gdyż wyobrażam sobie także takie sytuacje, że osoby czynne naukowo, które skoncentrowały się na jakimś projekcie badawczym, były na etacie badawczym i po osiągnięciu pewnych wyników chciałyby te swoje wyniki przełożyć na praktykę dydaktyczną i być może one również byłyby zainteresowane tym, by przez pewien okres czasu były pracownikami badawczo-naukowymi. Natomiast absolutnie zgadzam się z panem rektorem, że pracownicy dydaktyczni to są akademicy, to są osoby, które powinny co najmniej śledzić najnowsze osiągnięcia naukowe, tak by nasza dydaktyka także dążyła do doskonałości. Dobrze, ale bardzo krótko proszę i ja spróbuję tą część podsumować. Jeżeli mogę, to ja jak najbardziej oczywiście zgadzam się z panem rektorem, ale tutaj tak, zostało poruszone kwestia finansowania. Co do spraw podziału, nazwijmy to wewnętrznego, jak najbardziej z tym się zgadzam. Zresztą proszę przypomnieć sobie, kiedyś dotacja na działalność statutowa mogła być wykorzystywana dla pracowników będących nauczycielami akademickimi. Dzisiaj to tutaj mamy zakaz, więc to są tylko zapisy. Natomiast obawiam się jednej rzeczy. Połączenie tych dwóch ścieżek, żeby nie doprowadziło do czegoś takiego na poziomie budżetu państwa, że państwo nie zrealizuje obietnic, które od dawna są składane, a więc wzrost, znaczący wzrost nakładów na naukę, żeby przesunięcia pomiędzy tym workiem, nazwijmy, dotacji podstawowej w kierunku nauki nie zrekompensowało braku w budżecie państwa. I pan premier zobowiązał się, że nam wytłumaczy mechanizmy, które mają zabezpieczyć ten element. Rozumiem, że to nastąpi, dlatego, bo to jest nasze chyba wspólne też, to jest jedna rzecz. Natomiast może ja w ten sposób od razu przejdę do... To proszę może w tej chwili sobie udzielę głosu, próbując tą część podsumować. Dobrze. I przejdziemy dalej. Proszę państwa, odwołam się do tego, co padło tutaj. Znaczy intencją, jeśli idzie właśnie o tą nową strukturę stanowisk, jakby taką główną intencją ustawodawcy, zresztą wynikającą także z głosów, które słuchamy, to jest skrócenie jakby czasu dochodzenia do samodzielności, prawda? Czy to się uda? No mamy nadzieję, że będzie szansa, żeby to się udało. Zobaczymy, jak to zadziała. Na pewno takie jest jakby przesłanie, taka jest tutaj idea, że młodzi, dynamiczni naukowcy po uzyskaniu stopnia doktora powinni mieć szybszą możliwość uzyskania samodzielności. Teraz stąd ta też uproszczona struktura stanowisk. Absolutnie jest intencją ustawodawcy, jeszcze tej ustawy się uczymy, ja w tej chwili nie mam za dużo, bo żebym szukał teraz po ustawie, ale wydaje mi się, że to jest wprost napisane w którymś miejscu, że przechodzenie pomiędzy ścieżkami kariery, to znaczy ze ścieżki dydaktycznej jest możliwe bez rozwiązywania umowy o pracę. To jest dla mnie po prostu oczywiste, jeżeli tego nie ma, to trzeba dopilnować, żeby to się znalazło. Znaczy, bo taka jest na pewno
pewno intencja i taki jest duch i zapewne to z tego można wywnioskować. Natomiast być może trzeba to po prostu wprost spisać, żeby nie było wątpliwości. To jest dodatkowe stanowiska. Znaczy, ustawa przewiduje i daje możliwość uczeniu tworzenia nowych i innych stanowisk poza w ustawie. I tutaj też z pewnym i niepokojem, ale zainteresowaniem będziemy czekali, jak to się będzie w statutach kształtować, bo faktycznie ustawa nie mówi wiele, czy bardzo niewiele mówi na temat innych pracowników, prawda, którzy są także bardzo ważni w uczelni, jak nauczyciele języków, wychowanie fizyczne, to jest bardzo ważna rzecz, bibliotekarze, niezwykle ważna rzecz, prawda? Czy ja sobie wyobrażam, że część z nich pewnie po uzyskaniu pewnego statusu, na przykład uzyskaniu doktoratu, będzie mogła być zatrudniona też na stanowiskach nauczycieli akademickich, ale duża część będzie podlegała no już wtedy bardziej bezpośrednio jakby kodeksowi pracy i tego rodzaju regulacje. Tak bym to sobie wyobrażał. Natomiast nie chcieliśmy wchodzić w rozdrabnianie tych stanowisk, mając świadomość, i to wcale nie może być tak odczytane, że to traktujemy jako rzecz nieważną. To jest rzecz bardzo ważna, bo to jest, właśnie te grupy często niezwykle oddanych pracowników dla uniwersytetów, one są bardzo ważne, ale jesteśmy przekonani, że to właśnie w tym duchu korzystania z autonomii uczelnie, rektorzy, senaty, rady potrafią właściwie urządzić. To jest natomiast, pojawił się jeszcze problem delegacji do statutów kryteriów uzyskiwania awansów. Znowu, to jest rzecz, tak, na profesora zwłaszcza, to jest rzecz niezwykle ważna i niezwykle, powiedziałbym, delikatna. Znowu, ja sobie mogę wyobrazić, że będzie ciśnienie, że tak powiem, od dołu, żeby po uzyskaniu stopnia doktora na drugi dzień zostać profesorem uczelni. Takie niebezpieczeństwo istnieje i byłaby to inflacja, prawda, i obniżenie rangi stanowiska profesora. No tutaj znowu oddajemy sprawę w ręce statutów i uczelni, licząc na to, że uczelnie zrobią to w sposób mądry i także pewnie trochę różnorodny w ramach uczelni. Prawda? Pan rektor chciał do tego, bo to jest rzecz niezwykle kluczowa. Ja nie przypuszczam, żeby którakolwiek z polskich uczelni decydowała się na inne rozwiązanie. Jest pewna, jak w każdej firmie korporacyjnej, jest pewna ścieżka awansu zawodowego. I ten awans zawodowy musi być zdefiniowany w statucie uczelni, jakie są wymagania po uzyskaniu stopnia doktora, żeby być awansowanym na stanowisko profesora uczelnianego w tym przypadku. Natomiast to, co pan minister powiedział, proszę państwa, żadna firma korporacyjna, a uczelnia jest firmą korporacyjną, nie funkcjonuje tylko w otoczeniu nauczycieli akademickich. Są, proszę państwa, pracownicy techniczni, administracyjni, którzy muszą utrzymywać uczelnie w ruchu, centra badawcze i tak dalej. Średnio to różnie się kształtuje w polskich uczelniach. W mojej uczelni jest mniej więcej 50-50%. Taki jest stosunek. Także tutaj sprawa jest oczywista. Dobrze, proszę państwa, bo czas jest nieubłagany. Bardzo bym prosił teraz o krótkie wypowiedzi, chociaż temat jest bardzo, bardzo ważny. Ocena okresowa. Jak państwo widzicie, jakby z jednej strony nic nowego, ale ranga oceny okresowej bardzo rośnie w związku z tym, że zdecydowaliśmy się odejść od tak zwanych tych ustawowych okresów rotacji, nazwijmy, czy przewidzianych na zrobienie doktoratu, habilitacji i tak dalej. To wszystko zostaje skupione na ocenie okresowej. Bardzo proszę o krótkie wypowiedzi, bo do spraw płacowych chyba już nie dojdziemy ze względu na czas. Bardzo proszę, może pani rektor teraz. Panie ministrze, szanowni państwo, w profil zawodowy nauczyciela akademickiego jest wpisane to, że jesteśmy oceniani na konferencjach naukowych, oceniane są nasze projekty badawcze, muszą być także oceniane nasze dokonania. To, co jest szalenie ważne, to, by ta ocena była rzetelna, by ta ocena była transparentna, by ta ocena dokonywała się na podstawie kryteriów, które są dostosowane do zadań, które są wpisane w nasze stanowisko pracy, by te kryteria znane były pracownikowi w odpowiednim czasie i by ta ocena motywowała do lepszej pracy. Może na początek tyle.
Dziękuję bardzo. Pan rektor? Proszę Państwa, artykuł 134 i 135 jednoznacznie określają. 135 zacytuję: nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej w zakresie wykonywania obowiązków. Jasno skreślone. Podlega. Proszę Państwa, co do tego nie ma wątpliwości. Co więcej, artykuł 135 punkt 4 mówi: uczelnia umożliwia, to jest bardzo ważne, dla wszystkich nauczycieli akademickich, a szczególnie dla tej części dydaktycznej, studentom i doktorantom dokonanie oceny nauczyciela co najmniej raz w roku. Tak? To się w tej chwili dzieje, ale dobrze, że to jest zapisane. I później jest stwierdzenie: kryteria i tryb określa rektor po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, samorządu studentów i samorządu doktorantów. Nic do tego nie trzeba dodawać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jeżeli mogę odnieść się do wcześniejszej wypowiedzi, zwłaszcza do wypowiedzi pana rektora, to zgadzam się, że rzeczywiście po daniu uczelniom dużej swobody i bardzo silnym wzmocnieniu rektora, który w tej chwili kształtuje nie tylko, powiedzmy, strukturę uczelni, ale w tej propozycji będzie jakby jednostronnie w stosunku do pracowników precyzował kryteria i wymogi. Jest pan wprawdzie wymóg opiniowania przez związki zawodowe, ale opinia nie jest wiążąca. A weźmy pod uwagę, że jeżeli mamy nauczycieli akademickich traktowanych według przepisów kodeksu pracy, bo wszystkie podstawowym stosunkiem pracy jest umowa pracy na czas określony, czy to 4 lat i nieokreślony, co jest rzeczywiście spełnieniem naszych postulatów, które tu razem z kolegą Solidarności wielokrotnie podkreślaliśmy, że tak powinno być. Ale narzędziem do oceny awansu, poziomu wynagrodzenia też, powinna być ocena okresowa. Ja rozumiem ocenę okresową jako element mobilizujący w przypadkach drastycznych, kończący karierę. Ale pytanie, czy ocena okresowa nie powinna funkcjonować, zanim dopuścimy do kariery naukowo-dydaktycznej? Sprawdzić tego kogoś, zanim wejdzie do zawodu, bo potem mu się robi krzywdę. Dlatego ocena okresowa powinna być rzeczywiście na początku istotnie, z takim elementem, no rzeczywiście po jednej ocenie negatywnej możliwe rozwiązania stosunku, bo osoba po prostu się nie nadaje. Znaczy, natomiast później, jeżeli mamy już powiedzmy po 20 paru latach pracy słabszy okres, to tutaj jest wątpliwość, czy jednokrotna negatywna mogłaby być podstawą do rozwiązania stosunku pracy zasłużonym już powiedzmy, który ma jakieś osiągnięcia nauczycielem akademickim. Ja się obawiam jednego, że jeżeli te przepisy nie będą nieco zmienione, nie w kierunku opiniowania, ale porozumienia lub uzgodnienia ze związkami, to będzie bardzo silne narzędzie. W sądzie pracy, jeżeli będzie to z tego zapisu, gdzie są uzgodnienia, żaden, który się odwoła, a procedura oceny będzie według uzgodnionych zasad, nie ma możliwości wygrania, chyba że będą naruszenia tych procedur. To nawet takie uzgodnienie działa na korzyść też pracodawcy. Ja bym optował, żeby to był jednak zapis w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi albo w porozumieniu. Mamy zapis konstytucyjny. Artykuł 59 ust. 2 mówi, że gwarantuje się pracodawcom i związkom zawodowym swobodę rokowań i zawierania porozumień. Na bazie tej nadrzędnej, powiedzmy, klauzuli, która jest wpisana w konstytucję, wynika wprost, że w stosunkach pracy są dwie strony: związki zawodowe reprezentujące pracowników i pracodawca, rektor. I tu powinno być to uzgodnione. Będzie to silne narzędzie. Nie trzeba będzie robić jak teraz, kogoś chcemy zwolnić, żeby uniknąć w sądzie pracy problemów, daje się szybką drugą ocenę negatywną. No bo taki jest przepis bezwzględny. Mhm. Dlatego bardzo apeluję o takie rozwiązanie. Ono jest w duchu partycypacji i w duchu pewnego kompromisu, który będzie wynikał z tego, jakie są zadania, ale także możliwości, jakie zostały stworzone do, powiedzmy, tak pani profesor powiedziała, rozwoju zawodowego. Bo tego nas zobowiązuje Europejska Karta Naukowca, zapewnienie stabilnych ścieżek kariery i wspieranie na tych ścieżkach kariery zawodowej. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Ja bardzo chciałem podziękować też pani rektor za poruszenie Karty Europejskiej Naukowca, ponieważ to jest dokument, na którym bazujemy od dawien dawna i dopominamy się. Nie dość tego, to wdrożenie zapisów karty jest niezbędne ze względu na chociażby logo Healthy Search, które tam, prawda, więc wiemy, o co chodzi. I to, co pani powiedziała, ocena związana ze stanowiskiem.
My sobie zdajemy sprawę oczywiście, że ocena naprawdę i tak będzie wynikać z ogólnej oceny jednostek naukowych, prawda? Bo w końcu pracodawca i uczelnia też musi być, a właściwie my jako społeczność, a w rezultacie pracownicy stanowią o tym, czym jest dana uczelnia i jak jest oceniana. Więc to jest niezwykle ważki element. Natomiast to, co powiedział kolega Rak, to jest też już pomiędzy nami uzgodnione, że my wręcz domagamy się, ażeby nie próbować na zasadzie lex specialis wyodrębnić, wyrzucić rolę czynnika społecznego związków zawodowych. Dlatego, bo ja rozumiem, że zapisy pewne mogą do tego się sprowadzić, że tak jak w tej chwili jest, prawda, opiniowanie, uważamy, że tam jednoznacznie musi być sprawa uzgodnień. Zresztą studenci i doktoranci, którzy występują, oni też tam występują drugi raz w tych kryteriach związanych z oceną, która jest uzgadniana dotycząca studentów. Więc prawda, tutaj jak gdyby zmiana, myślę, tego artykułu nie jest jakimś wielkim problemem. A chciałem też potwierdzić, że przecież istnieją i wyroki Sądu Najwyższego w tym względzie. Także naprawdę nie wyobrażam sobie zresztą, że związki zawodowe tutaj na poziomie uczelni nie doprowadziłyby do konsensusu z pracodawcą. Jako dwie centrale myślę, że możemy powiedzieć, że nasza współpraca już w tej chwili świadczy o tym, że w sprawach tych pracowniczych, istotnych, które mają naprawdę dobro pracownika, ale też uczelni całej, no, występuje zgoda. Dobrze, bardzo proszę króciutko jeszcze. Jeśli można dwa zdania. Rzeczywiście centralną rolą mają tutaj kryteria oceny. I one wynikają z jednej strony ze stanowiska, jakie zajmuje pracownik, ale te kryteria będą stanowiły pochodną tego, jaki cel, jaką misję ma dana uczelnia. I to jest szalenie ważne, gdyż będziemy mieli uczelnie akademickie, będziemy mieli uczelnie zawodowe. Ja myślę, że dialog ze związkami zawodowymi jest tutaj ważny, gdyż związki zawodowe działające w danej uczelni będą respektowały właśnie tą specyfikę tych uczelni. Dokładnie. Można sobie już tak konkretyzując, no można sobie wyobrazić i to chyba tak będzie, że powiedzmy kryteria oceny na przykład awansu na stanowisko profesora w uczelni, no nazwijmy to badawczej, prawda, czyli tej, która będzie uczelnią topową, a uczelni jakiejś innej, akademickiej, powiedzmy mniejszej, no pewnie będą inne i to jest w jakiś sposób naturalne. Panie ministrze? Proszę. Uczelnie badawcze będą topowe, ale musimy mieć też uczelnie badawczo-dydaktyczne, nie, też oczywiście. Topowe. Nie, no oczywiście, nie, jasno nie. Powiedzieć, znaczy, nie, to nie wywołuję tego tematu. Nie, ale żebyśmy się nie zachłysnęli tym, że wszystkie uczelnie będą ubiegać się o status, prawda? Uczelni badawczych. Nie, oczywiście, tak? Nie. Znaczy, uczelnia jest szkołą wyższą, więc mamy obowiązek również kształcić. Nie, no oczywiście ten poziom wymagań w stosunku do osoby, która no, ma, że tak powiem, ambicje i predyspozycje, żeby zostać profesorem w ogóle jakiejkolwiek uczelni, musi być postawione pewno wysoko i wyżej niż teraz, prawda? Natomiast ten poziom wysokości też jeszcze będzie też jakąś pochodną miejsca, to co pani rektor powiedziała, jakby misji uczelni też, jakby, prawda? No nazwijmy to misją uczelni, a już nie to pozycją, żeby nie wywoływać tutaj dalszej dyskusji. Natomiast w zasadzie z pewną satysfakcją stwierdzam, że mamy tutaj jakby zaskakującą w zasadzie zgodność, bo ja spodziewałem się może bardziej jakichś dynamicznych, prawda, czy zróżnicowanych głosów, a widać, że jednak to poczucie odpowiedzialności za całość jest, dominuje i bardzo dobrze, i to jakby dobrze wróży. Uwaga szczegółowa, pan przewodniczący Rak mówił o potrzebie sprawdzania jakby początkowych kwalifikacji. No to jest oczywiste, no, osoba trafia na uczelnię z konkursu i w wyniku
poważnej rywalizacji. To jest też niezwykle istotny element całego systemu, prawda, że przywrócenie właściwej rangi i roli konkursom, a więc to nie będzie tak, że będą osoby przypadkowe, które gdzieś tam będziemy potem dopiero weryfikować. Tutaj musi być odpowiedzialna i ważna rola konkursu. Sprawa opinia czy uzgodnienia, prawda, to jest, no rozumiem, że to pozostanie nam jako element jeszcze trudnych negocjacji już na poziomie uwzględniania uwag, prawda, w tych konsultacjach społecznych i potem być może w dalszym ciągu jeszcze procesu legislacyjnego. Co do tego, że tutaj rola związków zawodowych w tych procesach jest istotna, to myślę, że co do tego państwo nie macie wątpliwości, że my to tak rozumiemy i tak ustawa to traktuje. Natomiast co do tego konkretnego zapisu nie chcę teraz składać jakichś deklaracji, bo nie mam do tego upoważnień, ale na pewno... Tak? Mhm. Ja myślę, że takie wpisanie, uzgodnienie uchroni nas od wszczynania sporów zbiorowych na tle, no powiedzmy, narzucenia takich zasad nieakceptowalnych dla środowiska. I takie narzędzie, spór zbiorowy istnieje, wolelibyśmy na zasadzie koncyliacji mieć możliwość nie opiniowania, ale w pewien sposób dochodzenia do kompromisu, uwzględniając specyfikę, misję uczelni i dane rozumiem, stanowisko. Będziemy to jedno, na tym na pewno pracować w toku legislacji. Przecież pan minister powiedział, że po konkursie, na czas określony zatrudniana osoba może być po pozytywnej ocenie bez konkursu na czas nieokreślony. To jest ujęte już w tej chwili w tym prawie nowym. Tak, dokładnie. Proszę państwa, no, o roli związków zawodowych w zasadzie mówiliśmy w trakcie, natomiast już zasad wynagradzania nie zdążymy poruszyć. Bardzo w tej chwili proszę o głosy z sali. Być może nowe wątki się pojawią. Tylko znowu światło jest takie, że nie widzę. Bardzo proszę o zapalenie światła i zgłoszenia. Pan profesor Groński, tak? Marek Groński. Ja mam trzy takie punkty. Pierwsze to jakaś taka skarga na to, że jako uczestnik tej konferencji w materiałach konferencyjnych nie dostałem zarysu tej ustawy, po prostu jego projektu. I wiem, że większość osób tych projektów nie ma. O całym... A online też to nie przyszło. Ja dopiero ja to wczoraj zaraz wyjaśnię. Dobrze. Zaraz to wyjaśnię. Dobrze. Następnie druga rzecz, kwestia stanowisk na uczelni. W Stanach Zjednoczonych no, wszędzie jest dodatkowa pozycja pomiędzy adiunktem a profesorem, czyli associate professor. I ten associate professor jest w wielu krajach, bo niestety nie wszyscy adiunkci nadają się, aby być profesorami. I dla większości uczelni to jest jednak potrzebne, żeby była ta dodatkowa półka, gdzie, na którą mogą wejść ci, którzy już mają doświadczenie, a no nie mają, bym powiedział, możliwości mentalnych aby i naukowych, aby być pełnymi profesorami. Tak, nauka jest jak w wojsku. Pomiędzy majorem nie może być następny stopień generalski. I ostatnia rzecz, mianowicie konkretny artykuł. Jak państwo wiedzą, od 20 lat zajmuję się patologią nauki. I straszliwie mnie zdumiało, że artykuł 299 w projekcie tej ustawy spowodował, że całość postępowań dyscyplinarnych została utajniona ze wskazaniem, że nie podlegają one ani ustawie prasowej, ani ustawie o dostępie do informacji publicznej. I tak na ogół wszystkie postępowania na uczelni są po cichu i mało kto o nich wie, a są dla całej uczelni i powinno być ogłoszenie na stronie przynajmniej internetowej. Po zakończeniu tych postępowań dotychczas ja domagałem się tych wszystkich dokumentów, żeby to opisać, bo jedyną walką, proszę państwa, z nierzetelnością naukową to jest jawność. Jeżeli takie, bym powiedział, incydenty, jak się to uważa, ja takich incydentów dostaję 4-5 tygodniowo na swój e-mail. Nie opisujemy, to inni po prostu idą za tym. Także jestem bardzo zdziwiony, że we wszystkich innych zawodach postępowania dyscyplinarne są jawne. Nauczyciele akademicy są osobami pełniącymi funkcje publiczne. I takie rzeczy nie mogą być utajnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to pytania właściwie do mnie chyba.
Jeśli idzie o udostępnienie projektu ustawy, no, trzeba było jakąś zasadę przyjąć. Było tutaj zarejestrowanych 3000 osób i wysłanie do wszystkich zarejestrowanych osób projektu ustawy, co miało miejsce w piątek w zasadzie wieczorem, czy nawet z piątku na sobotę, bo jeszcze do końca były poprawki, byłoby no, rzeczą po prostu technicznie niemożliwą. Otrzymali te projekty paneliści i ci, którzy biorą jakby czynny udział w kongresie. Ale panie ministrze, od wczoraj jest na od stronie wczoraj, NKN-u ta ustawa w pełnym tekście. Od wczoraj, tak jak było zapowiedziane, że wczoraj po wystąpieniu pana premiera, ja nie sprawdzałem tego fizycznie, ale zapewne jest na stronie, jest ustawa dostępna już na stronach internetowych. Tutaj, jeśli idzie o tą drugą sprawę, to no, takim elementem jest, powiedzmy, profesor uczelniany czy profesor dydaktyczny, prawda? A uczelnie no, będą miały, jednak tutaj pan rektor jakby przedstawiał stanowisko, że uczelnie nie powinny tworzyć nowych stanowisk. Ja bym tego nie wykluczał. Znaczy, to ustawa tego nie wyklucza. No, zobaczymy, jak się ta praktyka ułoży. Natomiast jeśli idzie o sprawy dyscyplinarne, no, to jest niewątpliwie temat na pewnie osobną jeszcze dyskusję, na którą tutaj już nie zdążyliśmy tych spraw powiedzieć. Znaczy intencją pewnej zmiany w ustawie, która jest, to jest taka, żeby rozdzielić sprawy powiedzmy mniejszej wagi i sprawy dyscyplinarne, powiedziałbym poważne, bo w tej chwili taka jest moja ocena, ja z tą oceną się w wielu miejscach w ostatnich latach dzieliłem, próbowałem, nie do końca może to jest odzwierciedlone w ustawie, ale w mojej ocenie, z takiej praktyki też, jakby jedna ścieżka taka dyscyplinarna dla wszelkiej wagi przewinień, poczynając właśnie od kwestii rzetelności naukowej, plagiatów, prawda, przestępstw obyczajowych czy jakichś innych, po drobne utarczki takie ludzkie, no to się nie bardzo sprawdza. Intencją ustawy jest rozdzielenie spraw drobniejszej wagi i przerzucenie tego bardziej na poziom uczelni. Natomiast to nie oznacza, że kwestie rzetelności naukowej i tych poważnych uchybień nie pozostają w obszarze zainteresowania ministerstwa czy ustawodawcy, bo to są rzeczy niezwykle ważne. My także liczymy na to, może naiwne, ale właśnie my też liczymy na to, że danie większej odpowiedzialności uczelniom będzie także elementem jakby wzmożonej dbałości o rzetelność naukową, o markę swojej uczelni, bo w tej chwili pewnym efektem działania tej uczelni będzie jednak pewne większe niż do tej pory zróżnicowanie uczelni, zróżnicowanie marki uczelni. A jak można mówić o marce uczelni, jeżeli ona, nie wiem, zamiata pod dywan, czy prawda, daje, nie daj Boże, przyzwolenie na nierzetelne działanie naukowe. To się po prostu wyklucza, a więc jakby taka jest, jakby tutaj z jednej strony podejście do kwestii rzetelności, to może się wydawać trochę zbyt jakby, ja wiem, idealistyczne, czy takie abstrakcyjne, czy ogólne. Natomiast z drugiej strony, to jeszcze może nie jest do końca dopracowane, bo pojawia się to nowe ciało, jakim jest Rada Doskonałości Naukowej. Ona ma czuwać nad właściwym przebiegiem tych procesów akademickich, doktoryzowania, habilitowania czy tytuły profesorskie, ale już ja prowadziłem rozmowy już z profesorem Furtakiem także, ale myślimy o tym, że to ciało powinno być też w sposób szczególny właśnie też odpowiedzialne za kwestie rzetelności naukowej i te kwestie właśnie jakby zgłaszania czy odkrywania czy podejrzenia o nierzetelność mogłyby być właśnie kierowane nie na poziom uczelni, tylko właśnie do tej rady, ale to jeszcze może nie jest do końca dopracowane. Nad tym będziemy jeszcze ewentualnie pracować. W każdym razie chciałbym zapewnić, że kwestia rzetelności naukowej jest sprawą kluczową. Jest bez rzetelności naukowej te wszystkie rzeczy, prawda, zapowiedzi, o których mówimy, nie będą wiele warte, jeżeli z tym problemem sobie nie będziemy radzić. A troszkę wbrew temu, co pan profesor mówi, jednak w ostatnim okresie chyba
Chyba nie jest aż tak źle może, jakby się mogło wydawać. Bardzo proszę, pan się tutaj zgłasza. Antoni Winiarski, Uniwersytet Śląski. W ustawie przyjęto słuszną zasadę, aby osoby szczególnie uzdolnione mogły bardzo szybko wejść na tą ścieżkę i taką, która by się kończyła samodzielnością w sprawach badawczych i naukowych. I dlatego myślę, że warto pochylić się nad pierwszymi latami młodego człowieka, który wstępuje w progi uczelni już jako asystent. Mianowicie chodzi o to, żeby on jak najszybciej się dowiedział, czy się nadaje, czy się nie nadaje. A więc nie po 4 latach na przykład, ale po roku albo po 2. Proszę się zastanowić, czy nie wprowadzić takiej zmiany, czy takiego zapisu w ustawie, żeby po tym czasie ten człowiek na przykład po roku czy po 2 mógł już być zatrudniony na czas nieokreślony. To znaczy, że uczelnia ma już do niego, daje mu kredyt zaufania i to na pewno będzie pozytywne. Druga sprawa, to już była tutaj poruszana, te uzgodnienia ze związkami zawodowymi wydaje mi się, że powinny być zapisane w ustawie, a nie cedowane na poziom statutu. Tym bardziej, że praktyka, jeżeli chodzi o studentów, jest taka, że bez zgody studentów, przedstawicieli studentów nie mogą być wprowadzone zmiany w statucie dotyczące ich właśnie, a dlaczego nie pracowników? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, bo już czas nam się naprawdę kończy. Posłowie jeszcze wszyscy tutaj z państwa. W odniesieniu do tego, co pan tutaj podniósł, jest podana górna granica, jeśli chodzi o okres. Natomiast rektor ma prawo i może zarządzić. I w przypadku po prostu tej praktyki tak musi być, bo trzeba temu młodemu człowiekowi powiedzieć, którą ścieżkę on wybierze i czy w ogóle może zostać w uczelni, bo to w tych kategoriach też trzeba patrzeć. Czy dokładnie też tak to rozumiemy? Bardzo proszę, pani rektor. Ja chciałam dokładnie to samo powiedzieć i wydaje mi się, że kwestią dyskusji w uczelni potem jest właśnie wypracowanie zasad oceny, także harmonogramu oceny w zależności chociażby od zajmowanych stanowisk. Mhm. Bardzo proszę. Jedno istotne w sprawie wynagrodzeń. Nie powiedzieliśmy tutaj za dużo, prawie no, wcale. Trochę tylko, że będzie regulamin wynagradzania. Nie zdążyło, czy... Bo będzie regulamin wynagradzania tak. Lub akt zbiorowy, czy to jest miejsce dla związków zawodowych i rektora do negocjacji. To jest jedna sprawa, regulamin pracy i to pokazuje miejsce związków w uczelni. Druga sprawa istotna moim zdaniem to jest to, że te sprawy dotyczące rzetelności naukowej, myśmy zaproponowali uzupełnienie kryteriów oceny również o przestrzeganie praw autorskich pokrewnych i praw własności przemysłowej. I to związki proponowały takie właśnie podejście do oceny pracownika. I wreszcie sprawa dość istotna. Wydaje mi się, że uciekła nam poziom wynagrodzeń nauczycieli akademickich generalnie. Nie dlatego, że tego poruszyć po odnosimy do minimalnego wynagrodzenia, a myśmy cały czas jako związki, i tak zresztą było zapisane wcześniej, że do w zamyśle w roku 2000, żeby odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To minimalne, to ja rozumiem, że to gwarantuje ministerstwo, ale uważam, to nie satysfakcjonuje bynajmniej pracowników szkół wyższych. Absolutnie. Bardzo proszę. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie poruszyć wszystkich elementów, natomiast niezwykle istotne dla nas i cały czas nadal to poruszamy, ponadzakładowy układ zbiorowy. Ja mówię tutaj już skrótem. Państwo możecie prześledzić, o co chodzi i dlaczego dla nas jest to tak niezwykle istotne. Jako związkowcy tutaj mówimy, to jest ewidentnie, nazwijmy, sporne, jeżeli mówimy w stosunku do ministerstwa, prawda? Natomiast w ogóle wiele elementów, które mogłyby wyglądać na to, że nie mają ścisłej korelacji z prawami pracowniczymi, są niezwykle istotne. Łącznie nawet z Radą Uczelni. Rada Uczelni to będzie wydatek powyżej 500 000 zł dla każdej uczelni, i dla tej dużej, i dla tej małej. Wszystkie te elementy trzeba naprawdę ująć, tak jak powiedziałem, w spójny, niekolidujący ze sobą zbiór przepisów. I no rozumiem, że do 19 mamy termin uzgodnień, to jest ten miesiąc. To jest niezwykle krótko na dwa w tej chwili dokumenty, do których jeszcze brakuje przepisów przejściowych. Niewątpliwie uważamy, że i mamy nadzieję, że ten proces jednak będzie cały czas trwał i również gdy ustawy trafią do parlamentu, jeszcze będzie można zmienić. Natomiast ten duch ustawy,
Proszę zwrócić uwagę, wczoraj było wiele mówione o braku rotacji. Nie do końca tak jest. Jeżeli weźmiemy, że zwolnić pracownika można poprzez ocenę, ta rotacja może również tam się pojawić. W związku z tym diabeł, jak to się mówi, tkwi w szczegółach i apelujemy tutaj do wszystkich stron tego dialogu, ażebyśmy starali się naprawdę dotrzymać pewnych zobowiązań i to, co tutaj też jest wypracowywane. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. No, przepraszam, o sprawach płacowych zegar nam już ten bardzo ważny, ale no nie zdążyliśmy po prostu. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękujemy.